Robimy tak. Jedziemy do klubu driftowego i tam zaczniemy sobie robić te drifty w kooperacji. Tak? Więc ja tam wyznaczę cel i zobaczymy, jak to wygląda, bo jestem bardzo ciekawy. A też dużo osób pytało to, jak wyglądają te drifty. Ja sam jestem ciekawy, nie mam pojęcia jak. A spróbujmy. Jak będzie wyglądało wspólne driftowanie w kooperacji? Wszyscy mają Subaru. Czy się możemy zderzać? Drift synchroniczny? Co robimy? Jedziemy. O, tu już trzeba driftować. Patrzcie, jak to wygląda. Ja pierdziele. W kooperacji zajebiście. Tylko Tymek ma trochę lagi, widzicie? Lata na boki bardzo. Ale zajebiście to Subaru brzmi. Zdecydowanie naprawili dźwięk tego samochodu w porównaniu do trójki. Wow. Wow. Zszokowany jestem. Ciekawe, czy na końcu pojawi się punktacja wszystkich. Ależ brzmi ten samochód. To takie arabskie drifty trochę, nie ma tutaj fajnych zakrętów. No, Tymek ma trochę lagi. Albo ja może mam lagi. Zobaczymy, jak tam Dawider wygląda, może u mnie się coś laguje. A nie, Dawidera chyba normalnie widać. O, o, o! Ciekawe, jak długie combo uda mi się zrobić, ile punktów dostanę za to. Wow! No i pięknie. To może ja mam trochę lagi, albo coś. Wow, to było dobre. No jest 600 tysięcy, nie wiem, czy to jest dobrze. Pewnie ktoś tam lepiej sobie ogarnął punkty. Lepszy wynik, 900 tysięcy, wow, to nawet całkiem nieźle mi poszło. Ktoś nie cały milion tutaj rypnął? Kurde, powiem wam, że jestem zaskoczony. Myślałem, że będzie ktoś miał ze 2 miliony tutaj nakręcone. A tutaj okej. Jedziemy. Deszczyk pada i tu jest ekipa, zobaczcie na to. Yeah. O kurde. Jaki on porobiony jest. Driftują tam na boki. Uwaga, tutaj ostro będzie. Okej. Okay. My się tu przenikamy, zajebiście. A nie, jednak nie. Myślałem, że lecę bokiem, ale... Chyba trochę za wolno jadę, wiecie? Ciężko się tym rozpędzić, to jest strasznie śliskie. Ooooo! Cholerny UK, tu zawsze pada. Aj! Wow, co to było? Yeah. Troszeczkę wiecie co, synchronizacja tutaj szwankuje. Nie wiem czy to dlatego, że jesteśmy w kooperacji czy co, ale nie wygląda to najlepiej. Jak jeździmy w wyścigach czasem, to synchronizacja jest lepsza. Może serwery są po prostu mocno obciążone?
nie poszło mi. Nie jestem zadowolony z tego driftu, słabo. Ten gość ma głos Lestera z GTA 5? Nie no, Lester miał troszeczkę nosową wymowę bardziej. A ten jest taki bardziej taki nienosowy. To jest bardzo fajny samochód, strasznie lubię z wyglądu. Piękna jest ta Honda. Zobaczcie, tutaj ekipa. Wszyscy mają te same samochody. Oh yeah! Tym samochodem wydaje się trochę lepiej jest. Dziwnie się driftuje tym samochodem. Trudno jest uzyskać taki duży kąt, żeby dużo punktów weszło. Ale dziwne. Co to za samochód? To jest... Honda S2000. Dobra, mamy Sylwię. Ona też jest w tym Formula Drift Pack, nie? Tylko że trochę bardziej stunigowana. Ale ta też bardzo fajnie wygląda. No i dobra. Tym samochodem z Formuły bardzo łatwo się driftuje. Tutaj może być trochę ciężej. O kurde, trochę więcej osób wbiło, zobaczcie. To będzie dopiero drift. Jedziemy. O kurde, ale ciśnie ten samochód. Wow! Oj, sorki. Zajebiście, ojej. Fajnie jak tyle osób jest. Ale jakby było więcej, to może by było już za dużo trochę, nie? Dobra, tu się trochę rozpędzimy, będzie długi, ładny zakręt. O, właśnie tak. Dokładnie. Duża prędkość. Duży kąt. Wow! Ekran chciał mi się wyłączyć. Pięknie. Oj, zgasł mi trochę. Kurde, nie pykło. Chciałem się trochę rozpędzić i na wyższym biegu spróbować przelecieć to. Okej, ładnie. Nieźle. Yeah! Poszedł! Fajne, że to można robić ten... w kooperacji, nie? Samemu to nie byłoby takie ciekawe.
Ja, już 500 000 mamy. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Ale ten samochód ładnie lata. Ten samochód jest zajebisty. W porównaniu do tego Hellcata, którego mieliśmy wcześniej. Hellcata. Dwa ostre zakręty. Yeah! Pięknie! Ty sam zmieniasz biegi? Tak, mam tutaj manualną skrzynię, więc fajniej się driftuje moim zdaniem. 600 tysięcy, no. Nie wiem, czy będę miał 3 gwiazdki. Ciekawe, czy PlayStation wypuści ekskluzywa na wzór Forza Horizon. Oni mają Drive Cluba, wiesz? PlayStation ma Drive Cluba. Nie ma raczej tego. Dobra, mamy tutaj... O kurde! Czy on ma napęd na 4 kapcie w tej grze? Bardzo krótkie biegi. Tutaj powinniśmy pojechać na jakiś plac, żebyśmy mogli powariować tymi samochodami i tam porozbijać parę rzeczy i tak dalej. O, będziemy mieli fajne zakręty przed sobą, ale super. Wow, to że punkty mi się nabijały, musiałem pobocze zahaczyć. A tutaj tylne koła muszą być na tym, na asfalcie, żeby punkty leciały, z tego co widzę. Ajajaj. Kurde. Na koniec jeszcze murek zahaczyłem. 500 000, nie tak, nie za dobrze. Kurde, nie pykło mi. Nie jestem zadowolony z tego driftu. Zdecydowanie. Czekajcie, bo ktoś donate'a wysłał, muszę sprawdzić. Dawaj golfem. Ej, golfa fajnie zrobiłem. Tylko, że tutaj są samochody akurat dobrane automatycznie, nie? Kiss the murek. Tak, zgwałciłem ten murek, a nie pocałowałem. Dawaj drift golfem 1 albo P50. Pierwszy donate u ciebie. Dzięki, Maxik. Dziękuję bardzo, donate'ik. Drive Cluba i Gran Turismo, ale są to torówki. No wiem, że są to torówki, Stasiu. Dlatego mi się tak... nie za bardzo podobały, aczkolwiek w Drive Clubie bardzo, bardzo fajnie się motocyklami jeździło. Co sądzicie o tych nowych punktach umiejętności dla każdego auta osobno? No trochę ciężko jest, nie? Bo... ale z drugiej strony, wiesz co, jest to i dobre i złe, no bo z jednej strony złe, bo musisz do każdego samochodu osobno się z tym bawić, a dobre dlatego, że robisz sobie jakąś tam grupę swoich najlepszych samochodów, które po prostu wymiatają, nie? Wiesz, że te punkty, że te akurat samochody są wymaksowane. Także, no, ma to swoje dobre strony też. Mam Drive Cluba, po 2 tygodniach mi się znudził, ale dosyć fajna gra jest. No, ja nawet nie wytrzymałem jednego dnia z Drive Clubem, bo strasznie nie lubię gier torowych. Chociaż tamte tory nie były takie do końca zamknięte, bo rzeczywiście mogliśmy sobie jeździć po tych... gdzieś tam górskich terenach z ładnymi widokami, więc nie było aż tak źle. Aczkolwiek są takie gry jak Project Cars, gdzie mamy totalnie, wiecie, zamknięty tor. Nudy, jak dla mnie nudy po prostu. Volvo! Okej, będzie ciekawie, myślę. Wow, ale tego Volviaka jeszcze nie widziałem w Fordzie. Welcome to have a little fun on the way. O kurde. Dziękuję za donate'ik. O kurde, znowu nie przeczytam. Czemu wysyłacie podczas tych? Podczas gdy jesteśmy na drifcie. Wow, ale ostry kąt skrętu ma to Volvo.
zrobione. Widzę u innych graczy po prostu. Aj, nie dociągnę. Ale ładny widok. Ech, kurde, musimy tu jechać. Ja pierdzielę, co to za driftowanie po siutrze? Szkoda brudzić auta. Chwileczkę, coś tu jest nie tak. Kiedyś jak nie wyłączyłeś, to ci kuchnię stopiło. Ale przynajmniej miałeś gwizdek. Ale nie musisz kupować czajnika z gwizdkiem, jeśli masz Volvo. O, przesteruję! Dopiero tak szybko żeśmy jeździli przednimi autami. Teraz mamy takiego chip-chipa, kurde. Się cały czas muli w tym błocie. A nie wiedziałem, że takie drogi są nawet w Fordzie, kurde. Jeszcze chyba nie byłem. Ale bardzo fajnie tu musi być na tym, jakimś szutrowym samochodem rajdowym, powiedzmy. Na przykład Audi Quattro. Każde Volvo fabrycznie ma taki kąt skrętu. Nie każde. Moje nie ma. A jest fabryczne. Zią. 1969 Mustang Boss. An incredible machine. And that was before incredible machine. Wow, ale świetnie wygląda z tyłu. W ogóle cały mi się podoba. Tutaj są ludzki. Jedziemy. Wow. Patrzcie, jak się fajnie wymijają. Wymijali. Trochę się tutaj poprzepychamy. Powinno być przenikanie może włączone, co? Czy nie? Czy tak jest lepiej? Lepiej jest z kolizjami, czy bez by było lepiej? Jak myślicie? O kurde, ten samochód jest szybki. Wow! Wow, to był jedyny chyba ślizg, który mi się udał na tym, na tej próbie teraz. No i fajnie. 400 tysięcy, ale Mustang spoko, fajnie zrobiony, podobał mi się. Drifty takie konkretne, jak już odpalisz w nim upalarkę, to upala, kurczę, nie ma opcji, że nie. Czyli driftowałem kiedyś samochodem w prawdziwym życiu jako pasażer. Byłem kiedyś, miałem taką akcję z Lace'em i tam były samochody driftowe. No i właśnie chwilę sobie pojeździłem jako pasażer takim samochodem driftowym na parkingu, a takim naprawdę konkretnym. I one chyba po 1000 koni mechanicznych miały, było to w sumie to pozostałości po BMW E30. No ale... ale to jest... Od razu w ogóle gościu dodał gazu. Tam nie było nic w tym BMW, tylko wiecie, siedzenia wyścigowe. To co najpotrzebniejsze do kontroli samochodu. Ciekawie działało tam sprzęgło, bo było zero-jedynkowe. Tam w pewnym momencie puszczałeś sprzęgło i miałeś już następny bieg. Nie było tak, że stopniowo jakby to sprzęgło ten, nie? Tylko ono puszczałeś i on od razu po prostu bieg się włączał, tak? Żeby jak najkrótsza zmiana była. I jak siedziałem sobie na miejscu pasażera, w ogóle też kierowałem tym samochodem driftowym, ale nie driftowałem, bałem się po prostu. Tylko kawałek się nim przejechałem po prostu, no. I to było tak, że jak dodałeś gazu w tym samochodzie driftowym, to w całej kabinie, zaczynało się oczywiście od nóg, taka fala ciepła cię zalewała, nie? Taką to miało moc i dosłownie dodajesz gazu, wszystko się trzęsie. Ja się dosłownie bałem i to moją nogą tak delikatnie, nie? No bo wiele razy też widziało się spalone samochody na pokazach driftowych, tak? Oczywiście jak ja sobie tam pieściłem delikatnie ten gaz, to tam nic nie miało się prawa stać, ale... no jednak gdzieś tam
Gdzieś tam w podświadomości to zostało. Nie będę mówił, bo się przerazicie. Ile byście mi dali? 13 lat? 12? Tak z 9? O, i mamy... Co to jest? Czy to jest Chrysler 300C? Nie, to coś innego. Co to kurde? RX. What? 24, 28, 60, 99, 33, 31, 100, 53. Ej, no what the fuck? Co jest z tą Mazdą? Co oni zrobili z tym samochodem? What? Co to jest? To jest taki bodykit do tej Mazdy. Okropny, okropny jest ten przód. Co to za dźwięk? Nie! Nie, nie mogę tego słuchać. Tak nie może brzmieć Mazda RX-7. O co chodzi? Nie! Ależ pięknie driftuje. Jak to brzmi? Jak to wygląda? Nie, to nie może być Mazda RX-7. Dlaczego oni to zrobili? Wygląda okropnie. Znaczy tył jest okej, okay. Ale przód? What? Nie mogę na to patrzeć. Nie wiem, dźwięk tej Mazdy tak po tym tuningu niespecjalnie mi, nie podoba mi się po prostu. Zdecydowanie lepiej by ten Wankel brzmiał niż to. Co oni zrobili z tym autem? Nie wiem. Tak nie może być. Ale z drugiej strony ciekawe, że możemy sobie różne swapy zrobić w tej grze, nie? Rzeczywiście te samochody brzmią inaczej. W Need for Speedzie nie ma znaczenia, czy ty włożysz do samochodu V10 czy V18. Będzie brzmieć tak samo jak seria. Ok. Ciekawe będzie, co właśnie się stanie, jak ten... Jak zrobię te wszystkie driftowe rzeczy tutaj. Czy pojawią się nowe, czy co? Ale trzeba to teraz zrobić, bo kurde, zaraz będzie ten... Zaraz będzie zima za tydzień i się driftów nie porobi, nie? Trzeba driftować ile wlezie teraz, bo następny tydzień to będą same offroady. Nieźle. Okej. Ouu, trochę zarzuciło duperę. Upalasz opony, a opony nic. No to jest taka gra arcade'owa, wiesz. Normalnie po tym bruku to byśmy opony to... Nie było tu nawet kół. Felgi by się skończyły nawet. Kurde, wolno się te punkty też nawijają, nie fajnie. Już Tico jest ładniejsze. Wiesz co, no nie przesadzajmy. Chociaż... Tico i tylna kanapa. Kurde. Czemu w mieście nie ma żadnych samochodów? Bo to jest takie wyzwanie driftowe i te samochody zostały powyłączone tutaj, wiesz?
To jest przód z Datsuna 1600. O kurde, nawet nie wiem jak Datsun wygląda 1600. O, Cobra 427 chyba, tak? Ona się tak nazywała. Ona jest fantastyczna. Można pokupować sobie repliki tego samochodu. Ale oczywiście oryginał jest bardzo drogi. Ale jest przepiękny ten samochód. Malutkie to jest bardzo malutkie autko. Ale jak dla mnie to jest jeden z ładniejszych aut w ogóle, ever. Jest cudowny, takie kształty obłe i tak dalej. Świetne auto. No i dodali mu taki paskudny spoiler z tyłu. Brzydko to wygląda, ale auto jest cudowne. I to jest malutkie autko, a w seryjnie zostało bardzo, bardzo duże pojemnościowo silniki były montowane do nich. Możecie sobie popatrzeć na... Nie wiem, czy na Automoto nawet nie ma, ale na Mobile.de są różne repliki tego samochodu. Można sobie kupić, w cudzysłowie. One też tam dosyć dużo kosztują, ale kurczę... Samochodem na pewno będziesz się wyróżniał. Zajebista rzecz, naprawdę. Wydechy po bokach, kurde. Czysta euforia czymś takim jeździć. Wow. No, dobry jest ten samochód, podoba mi się. Wiecie co, jak byłby w tym samochodzie nawet zwykły silnik 1.6 benzyna, to i tak by mi się bardzo podobał, bo tu chodzi głównie o wygląd. Wygląd tego samochodu jest niesamowity po prostu dla mnie. Ale żebym zmaścił. Kiedyś będę się śmiał z tych driftów. Będę próbował te traski na bank robić na jakieś maksymalne punkty. Dobra, mamy jeszcze 30 sekund. Możemy sobie tutaj kółeczko zrobić. 20 sekund, to teoretycznie możemy jeszcze jedno. Jedenaście. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jesteśmy. Dobrze wołają na sukę Robert. No właśnie widzę. Ten spoiler psuje trochę wygląd, bardzo psuje. Czy masz coś do 1.6 benzyny? No właśnie mówię, że mi to bez różnicy nawet jaki ten samochód by miał silnik. Bo on w standardzie ma ogromny silnik pod maską, a samochodzik jest malutki. I nie ma dla mnie to znaczenia, bo tu bardziej chodzi o to jak ten samochód wygląda. Dla mnie wygląd tego auta jest niesamowity. Legendary... O, Mustanga zdobyłem chyba. Fajnie. Oj, brzmieć musi też porządnie. No wiem, no fajnie jak dobrze brzmi, ale no jakby było tak, że nie da się to... Dobra, wszystko zrobiliśmy na 3 gwiazdki i dostaliśmy za to nowy samochód. I ten nowy samochód, o, właśnie został dodany do mojego garażu. Welcome to my house. To jest Mustang. Czekaj, bo Fordy chyba były... Frody, gdzie są Frody? To daleko zajechałem. I gdzie jest mój nowy samochód? Ford. Już tyle Fordów mam? What? Skąd ja mam tyle Fordów? Jest tutaj. Mustang Boss. Proszę bardzo. Dawaj jazdę swobodną. Pewnie, że tak. O, i to jest mój nowy samochód wygrany w tych... driftach. Czy on jest zrobiony na drift już? Chyba nie. On jest seryjny raczej. Dopiero na drift możemy go sobie zrobić. No i tak wyglądała szkoła driftu, czy klub driftowy.